Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Sprawiedliwość dla uciskanych. Część na poniedziałek. Jednym z głównych tematów Księgi Amosa jest powszechny sąd Boży. Na początku swojej księgi prorok ogłasza sąd pański nad narodami sąsiadującymi z Izraelem. Zostaną one ukarane za zbrodnie przeciwko ludzkości. Następnie Amos odważnie oświadcza, że Bóg osądzi także Izraela. Gniew pański był skierowany nie tylko przeciwko narodom ościennym, ale także przeciwko wybranemu ludowi Bożemu. Judejczycy odrzucili słowo Pana i nie wzięli sobie do serca jego pouczeń. Amos poświęcił wiele miejsca Izraelowi, więcej niż Judzie, gdyż mieszkańcy północnego królestwa złamali przymierze z Bogiem i dopuścili się licznych grzechów. Powodzenie materialne i względna polityczna stabilność Izraela utwierdzały naród w pysze, pociągając za sobą duchowy upadek, o którym świadczyły rozmaite przejawy niesprawiedliwości społecznej. W Izraelu powszechne stało się wyzyskiwanie oraz uciskanie biednych i słabych przez bogatych i możnych. Bogaci troszczyli się tylko o siebie samych i pomnażali zyski nawet kosztem cierpienia ubogich. Swoją drogą niewiele się zmieniło od tamtych czasów, nieprawdaż? W swych kazaniach Amos uczył, że dla Boga jest istotne to, jak traktujemy bliźnich. Sprawiedliwość to coś więcej niż ideał czy norma. Sprawiedliwość jest przedmiotem troski samego Pana. Prorok ostrzegał bogaczy przywykłych do luksusu, że jeżeli się nie opamiętają, rychło stracą swoje wspaniałe domy i piękne meble, nie będą mogli raczyć się wyszukiwanymi potrawami i trunkami oraz używać kosztownych specyfików służących pielęgnowaniu urody. Przeczytaj 58 rozdział Księgi Izajasza. Jakie aspekty tego rodzaju wiążą się z tym, co zostało nazwane teraźniejszą prawdą, co ponadto zawiera nasze poselstwo skierowane do świata. Księga Izajasza, 58 rozdział. Wołaj na całe gardło i nie powściągaj się. Podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień i w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając: dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a ty tego nie zauważasz? Oto w dniu naszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto, gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany was głos wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie? Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i miłym dniem Panu? Lecz to jest pod którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i z biednym bezdomnym, przyjmiesz go do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz, wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała pańska będzie twoją tylnią strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha. Gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowiem: oto jestem. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo i szydercze pokazywanie palcem
i bezecne mówienie, gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy Twoje światło wzejdzie w ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. I Pan będzie Ciebie stale prowadził i nasyci Twoją duszę nawet na pustkowiu i sprawi, że Twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, które wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwią Cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą i będziesz poświęcony Panu godnym czci i uczcisz Go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię Cię dziedzictwem Twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Biblia wyraźnie naucza, że sprawiedliwość społeczna powinna być naturalnym efektem działania Ewangelii, gdy Duch Święty czyni nasze charaktery coraz bardziej podobnymi do charakteru Jezusa, nabieramy zdolności odczuwania w sprawach podobnych do tego, w jakich Bóg postrzega naszych bliźnich. Za pośrednictwem Mojżesza Pan od początku starał się uwrażliwić Izraelitów, swój wybrany lud, na potrzebę sprawiedliwego traktowania cudzoziemców, wdów i sierot. Prorocy raz po raz podkreślali, iż Najwyższy zabiega o praktyczne wyrażenie współczucia dla ludzi pokrzywdzonych przez los. Psalmistwa nazywa Boga mieszkającego w Jego świętym przybytku ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem. Chrystus okazywał wielką troskę o tych, którzy byli zepchnięci na margines społeczeństwa. Jakub, brat pański, wzywa nas, abyśmy okazywali naszą wiarę w praktyce, niosąc pomoc potrzebującym. Nikt nie może się mienić naśladowcą Jezusa, jeżeli tego nie czyni. Dziękuję.